Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Ok, ja dziś wykonamy slime, do którego dodam kleju z gwiazdeczkami oraz pomieszamy go z tą pomadką Coca-Cola Sherry, którą zakupiłam w Biedronce za jedyne 6 zł. Nie będzie ona roztapiona, będziemy ją wgniatać i sprawdzać, jak się rozpuszcza w slime, więc zabieramy się do wykonywania tego super ekstra slime'u. To jest pomadka, której będziemy dzisiaj używać, ale zanim jej użyjemy, oczywiście musimy zrobić slime. Slime będzie pomieszaniem tego kleju z klejem w gwiazdeczki, który kupiłam w Empiku. I jako ten jedyny z tej w sumie tych malutkich brokatowych się sprawdza, bo przetestowałam jeszcze różowy i niebieski, jak się nie mylę, jest na odcinku na kanale, możecie sprawdzić i się niestety nie sprawdziły, a ten się udał. Więc nie będzie tego slime'u zbytnio dużo, ponieważ chciałabym, żeby to było takie malutkie, idealne, dopasowane do tej pomadki. Tyle starczy. Jeszcze dodam tego z gwiazdeczkami, żeby się fajnie wymieszało. Tak to się prezentuje. Sami zobaczcie i ocencie, czy wam się podoba. Ja to teraz szybko wymieszam. I teraz dodaję płyn do soczewek połączonej razem ze sodą oczyszczoną. O wiele lepiej mi się tak pracuje, o wiele szybciej też, więc to jest prosty slime, standardowy mój przepis. Tutaj akurat nic specjalnego jeszcze się dzieje. I mieszam. Slime wyrobiony w dłoniach, więc tutaj sobie on odpocznie, jeszcze troszeczkę pościągam ze własnych dłoni, odłożę łyżeczkę, aktywator dam oczywiście tutaj na bok, ułożę w kształcie serduszka, by pokazać wam moją miłość, jak mocno was kocham i dziękuję bardzo, że ze mną jesteście, to dla was, no troszeczkę to serduszko tak nam spływa, no takie no, o! O, teraz nawet to wygląda jak serce. I ja odpakuję pomadkę teraz w tym momencie. Zabieram się za nią. Oczywiście wiem, że będzie ona super pachnieć. Te pomadki są fenomenalne. Halo, proszę wychodzić. Jest pani potrzebna na wizji. Zobaczymy, jaki ma kolorek w środku. Jest czerwona, zobaczcie. O, wow. Widzicie to? Jest ona. Wiśniowa, ładna. Teraz sprawdzę, jak pachnie. O, wow, fajnie. Ale muszę się przyznać, że tamta Sprite, co robiłam na odcinku, o wiele lepiej. No dobra, więcej się jej... Dobra, całą oczywiście ją tutaj wycisnęłam, ale potrzebuję nóż, więc muszę po niego iść. Mam już nóż, ale ładne serduszko się ułożyło. Zobaczcie, to jest koreczek oczywiście. I kroimy ją, nie inaczej. Mamy to. Pięknie. Pomadkę odkładam na bok. Jeszcze trochę zostało, ale tego nie będę wyciągać. Pachnie bardzo fajnie. I teraz obkleimy wszystko. O, wow. Ta się rozwala super w dłoniach. Zobaczcie. Zobaczymy, czy ten biały klej zostanie zafarbowane tak jak nasze dłonie. Wzięłam biały klej, nieprzeźroczysty, bo o wiele szybciej widać na nim efekt. Ja tutaj te większe cząsteczki rozwalam pod swoimi palcami. Słuchajcie, jaka woń jest tutaj w powietrzu. Naprawdę bardzo ładnie pachnie. Uuu, jaki ładny kolorek wychodzi. Cieszę się bardzo. O, udaje się. Ale fajnie. O, coś nam wypadło tutaj. Już zbieramy resztki. I ale to pachnie. Mam ochotę to zjeść, naprawdę. To ma taki zapach. Chyba głodna jestem.
i z tymi gwiazdeczkami, jak to super wygląda. Zobaczcie, no jeszcze troszeczkę pozostawało kawałków, widzicie tutaj. Ale im bardziej będziecie to tak sobie w dłoniach mieszać, tym bardziej się to szybciej rozpuści, bo pod wpływem ciepła o wiele lepiej to współpracuje i wydaje mi się, że to jest o wiele lepsza opcja niż roztapianie tego jak na odcinku wcześniej z pomadką Sprite, cały czas mi się myli, tak. I wasze dłonie są nawilżone, więc to jest naprawdę fajne i ten zapach. Och tak, to mi się podoba, przyznaję się. Bardzo szybko się to rozpuszcza pod moimi paluszkami, bo mam coraz cieplejsze. Tutaj coś na paluszku mam, jeszcze troszeczkę tego. No i slime przede wszystkim super się zachowuje, nic mu się nie stało, więc wystarczy. No i został zafarbowany na taki kolor, mogłabym powiedzieć, truskawkowy. Przypomina mi się slime, który robiłam z łokciami z Mamiko. To był ten sam kolor, mogłabym powiedzieć, no. Zobaczcie, i te gwiazdeczki między tym, to bardzo fajnie wygląda, zobaczcie, te gwiazdeczki plus te małe cząsteczki z tego, z tej pomadki, one się tak pięknie wtapiają, nie wygląda to źle tak jak wcześniej. Tutaj jeszcze troszeczkę nam spadło, dodamy go tutaj, nic się nie może zmarnować, moi drodzy. Deska mi się przekrzywiła. I patrzcie, pięknie się to rozciąga. Naprawdę pięknie. Bardzo mi się podoba ten slime, ale jestem ciekawa, czy nie stanie się tak jak przy pomadce Fnata, która również była w tej samej konsystencji. Jednak ona, jak przesiedziała mi tydzień w szafce, to moi drodzy, ona tak się skupiła, że zrobiły się znowu coraz większe te cząsteczki. Nie wiem, na czym to polega, nie wiem, jak to się dzieje. Ale może pod wpływem, jak jest chłodniej w tej szafce, gdzie ją przetrzymuję, nie ma tam dostępu słońca, to może jednak one się skupiają jakoś. Troszeczkę nie wiem, ale pięknie.